Artur Szutta Umysły w tajemniczej krainie numenów Zacznijmy od eksperymentu myślowego. Będzie to nieco zmodyfikowana wersja eksperymentu, którego autorem jest Daniel Dennett. Przedstawił on swój eksperyment w książce Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia. Wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się. Znajdujesz się... W nieznanym sobie pomieszczeniu, bez drzwi i bez okien. Co uważasz, że w ręku trzymasz kopertę? Otwierasz ją, w środku znajdujesz list. Z tego listu dowiadujesz się, że zostałeś porwany, poświęcony dla dobra nauki. W kolejnym zdaniu czytasz, że skoro już jesteś w stanie otworzyć ten list, to znaczy, że wybudziłeś się z hibernacji i znajdujesz się na obcej planecie. O wdzięcznej nazwie XYZ004567. Twoje zadanie to zebrać jak najwięcej informacji na temat XYZ004567. Jest jednak pewien problem. Nie możesz opuścić swojego statku kosmicznego, aby obserwować środowisko planety. Jest to zbyt niebezpieczne. Załóżmy. Statek nie ma okien. Owszem. Posiada pewne czujniki na zewnątrz, ale informacja, jaką zbierają, przekazywana do wewnętrza statku, jest w postaci ciągów liczb, które ukazują się na wielkim monitorze wiszącym na ścianie bądź wbudowanym w ścianę. Podatko, Twój statek kosmiczny okazuje się być robotem. Możesz nim sterować za pomocą komend. Komendy jednak są jedynie ponumerowane cyframi. Masz komendy numer 1, numer 2, numer 3. I tak dalej. Nie wiesz, co która komenda oznacza. Jedyne, co możesz zaobserwować, to pewne konsekwencje wciśnięcia przez Ciebie odpowiedniego numeru komendy. Jeśli wciśniesz komendę numer 1, otrzymasz pewne informacje z zewnątrz w postaci ciągów liczb. Jeśli wciśniesz komendę numer 2, otrzymasz inną informację, lekko zmienioną, jakiś ciąg cyfr ulegnie zmianie, i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie pomyśleć, co za beznadziejna sytuacja. Jednak zastanówcie się chwilkę. Czyż my sami, tu i teraz, w naszym normalnym życiu, nie znajdujemy się w takiej właśnie sytuacji? Nasze mózgi, w których w jakiś sposób znajduje się nasza jaźń, nasze świadome ja, dla uproszczenia, załóżmy, że jesteśmy naszymi mózgami. Nasze mózgi znajdują się wewnątrz ciemnego pomieszczenia czaszki, stanowiącej część robota naszego ciała. Otrzymują one informacje na temat świata w postaci impulsów biochemicznych. Możemy przyjąć, że te impulsy to jest matematycznie zakodowana informacja. Dla przykładu. Jeśli mówimy o dźwiękach, mamy na myśli jakieś częstotliwości drgania powietrza, które uderzają w membranę w naszym uchu. Informacja ta dociera do naszego mózgu, który jakoś ją rozkodowuje. Wzrok ogarnia czy przyjmuje jakieś informacje dotyczące długości fal świetnych, które też oczywiście można wyjaśnić w języku matematyki. A jednak Nasze mózgi radzą sobie całkiem nieźle w interakcji ze światem. Całkiem nieźle się w nim czujemy. Dzięki tym matematycznym informacjom zdobywamy pożywienie, znajdujemy drogę do domu i nie tylko do domu. Komunikujemy się z innymi umysłami, też zamkniętymi w swoich czaszkach. Z niektórymi nawet zawieramy przyjaźnie. Co więcej, możemy nawet powiedzieć, że w tym świecie czujemy się jak u siebie w domu że jest to nasz świat. To tyle, jeśli chodzi o eksperyment Deneta. Można by wyciągnąć z niego wniosek, że jesteśmy genialni albo przynajmniej, że nasze mózgi są genialne, że są w stanie taką masę informacji matematycznej zintegrować w jedną całość spójny obraz świata, w którym żyjemy. W tym miejscu eksperyment Deneta się kończy. Używa on go do innych celów niż te, które ja chciałbym dzisiaj zrealizować. Wróćmy na chwilę do przedstawionej w tym eksperymencie sytuacji. Załóżmy, że po pewnym czasie prób i błędów, być może też za pomocą jakichś urządzeń obliczeniowych, nauczyłbyś się, nauczyła, identyfikować pewne regularności. Krok po kroku zbudowałbyś, zbudowała jakiś uporządkowany model planety X, Z. 004567. Stawiałbyś pewne hipotezy, że ten a ten ciąg liczb jest związany na przykład z przestrzenią. Z kolei inne ciągi liczby bardziej mogą być związane z na przykład drganiem pewnych obiektów w tej przestrzeni. Jeszcze inne ciągi liczby mogą być związane z jakimiś promieniowaniami, falami świetlnymi i tak dalej, i tak dalej. Po pewnym czasie ten model mógłby być bardzo spójną wizją świata, w którym się znajdujesz. Możemy więc powiedzieć, że z początkowego chaosu wyłoniłby się porządek. Nagle zacząłbyś się orientować w świecie, w tymże świecie, czuć się w nim jak u siebie. Stałby się on swojskim i znajomym miejscem. Teraz przejdźmy do sedna naszego eksperymentu. Załóżmy, że pewnego dnia, być może przez przypadek, a może tak zaplanowane to zostało przez tych, którzy wysłali cię na tę, wydawało się z początku, zabójczą misję, udało się Tobie wydostać na zewnątrz statku kosmicznego. Planeta XYZ004567 albo okazuje się nie aż tak niebezpieczna. Na przykład skład jej atmosfery jest podobny do składu naszej ziemskiej atmosfery, a może ponieważ ci, którzy wysłali cię w tę misję, przewidzieli tę sytuację, zaopatrzyli statek kosmiczny w skafandry do wychodzenia na powierzchnię planety. Wychodzisz i widzisz właśnie co widzisz. Czy to, co Przedstawi się przed Twoimi oczyma, przed Twoimi zmysłami, będzie wyglądało tak samo jak ów wyobrażony model, który sobie wypracowałeś pracując wewnątrz statku kosmicznego? Czy jednak możesz poczuć się bardzo zaskoczonym, jakże inny jest ten świat od Twoich wyobrażeń? Owszem, istnieje pewne prawdopodobieństwo, że model, który sobie wypracowałeś pracując wewnątrz statku, Przypomina albo jest podobny, przynajmniej pod niektórymi względami, do tego świata, który widzisz bezpośrednio, już nie za pomocą informacji przedstawionej w postaci ciągów liczbowych. Jednak istnieje też duże prawdopodobieństwo, że świat, który zobaczysz na własne oczy, będzie bardzo różnił się od tego świata, który sobie wyobrażałeś, uzyskując o nim informacje za pomocą ciągów liczbowych należy zakładać, że będzie tu pewne podobieństwo nadal, niemniej myślę, że stopień zaskoczenia będzie ogromny. Powróćmy jednak, znowu do naszego świata. Czy ten nasz ludzki świat nie jest tylko pewnym modelem, nie jest tylko pewnym obrazem, sposobem, w jaki sobie wyobrażamy wszystko to, co znajduje się na zewnątrz naszych mózgów. Innymi słowy czy ten świat, na który patrzymy, którego słuchamy, który widzimy, nie jest jedynie modelem, sposobem, w jaki sobie wyobrażamy, rekonstruujemy na podstawie informacji, które dostarczają nam zmysły, jak ten świat sam w sobie może wyglądać, albo raczej powinienem powiedzieć, jaki ten świat sam w sobie jest, ponieważ jeśli mówimy o tym, jak on wygląda, no to zależy z czyjej perspektywy. Z naszej wiemy, jak wygląda. Z perspektywy innych istot, na przykład zwierząt, albo istot z kosmosu, gdyby do nas przybyły i mogły na nasz świat popatrzeć, tego nie wiemy. Możemy się tylko domyślać. Niemniej, gdyby, tak jak w naszym eksperymencie, można było opuścić naszą czaszkę i nie patrzeć na świat. Za pośrednictwem naszych zmysłów, tylko jakimś tajemniczym sposobem móc bezpośrednio go dotknąć, wejść z nim w bezpośredni kontakt poznawczy. Czy być może nie bylibyśmy zaskoczeni, jakże inny jest od naszych wyobrażeń? Niestety, póki co takie wyjście na zewnątrz. Z naszego umysłu, bezpośrednie dotknięcie świata wydaje się niemożliwe. Pozostają nam jedynie pewne próby domyślania się, jaki ten świat sam w sobie, czy jak mówił Immanuel Kant, świat numenów, jaki jest. Być może najlepsze, co możemy zrobić, to próbować dalej dociekać za pośrednictwem tychże kanałów, które mamy: dociekać, korzystać z narzędzi matematycznych eksperymentów, różnego rodzaju wymyślnych urządzeń do obserwowania świata, czyli innymi słowy, uprawiać naukę. Pozostaje nadzieja, że w ten sposób, nieustannie korygując nasz model świata, w którym żyjemy, dojdziemy do obrazu, który będzie możliwie bliski swojemu oryginałowi.